Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Super Danganronpy Another. Ostatnio dzieje się coraz bardziej, mam wrażenie, że to wszystko tak jakby nawarstwia się i przyspiesza. No i zobaczymy, bo teraz chyba musimy pograć z Kisaragim, dobrze myślę? A co są przytakane? Czy to jest free time eventy? Oj. Oj, to są chyba free time eventy. Dobra, spełniliśmy je z Kisaragim, bo Zephyrum tak naprawdę nie przygotował pewnie innych. Przerwa, czas na... Lot, daleki lot. Yuji do mnie podchodzi. O, to poruszające. Chcesz ten skin Kisaragi? Spędź czas z nim. O, chcesz się bawić? Więc będę twoim przeciwnikiem, tak? Zabawa? Zrobię to. Jakoś udało mi się przeprowadzić pełną rozmowę z Kisaragim, która była ciężka do zrozumienia. Myślę, że moja relacja z nim trochę się polepszyła. Tak, chciałbym dać prezent. Oj. Oj. To będzie equipment. Może dajmy mu... laptop? Ale w ogóle ze firmy nazbierał różnych takich parcie. High Color Spray, 5 sztuk aż na przykład. Co bym mógł robić dla takiego nerda? Ja coś tu wczytamy. Dajmy mu... dajmy mu laptopa. O! Prezent dla mnie! Prezent bardzo dobry! Wygląda super! Ja dobry nastrój! Yo! Boże, Hart to polubił. Oj, teraz się zacznie. Yuji się nazywałeś? Ten budynek oczywiście straszne zmiany. I nowy i świecący. Hej Kisaragi, przepraszam, że rujnuję twój nastrój, ale chciałem cię zapytać o jeszcze parę pytań. Okej? Pytania znowu? Zawsze tak dużo. Jak dużo razy będziesz pytać mnie? Przepraszam, ale muszę. W ukrytym pokoju w bibliotece znalazłem pamiętnik. Ty go napisałeś? Z tyłu biblioteki pamiętnik? Sporo czasu minęło, odkąd my chodziliśmy. Na razie jesteśmy bezpieczni, ale nie możemy wyjść. Tak było napisane, pamiętasz? Ten notat... pamiętnik? Ja wiem... co ja napisałem? Kisaragi? Halo? Nie powinienem być związany? Im bardziej się w to zatracam, tym bardziej ciekawy? Prawdy jestem? Ale nie mogę wrócić? Co próbujesz powiedzieć? Ja teraz jestem super szczęśliwy. Zaskakująco przetrwali nasi przyjaciele. Możemy zrobić tak dużo? Tak jest, jest? Uwielbiam to, wiecie, po prostu aż przyjemnie mi się to tłumaczy. Bo jak normalnie czasami jest jakiś słów, które nie rozumiem, to mogę sobie zrobić takie, no tutaj zrobimy taki delikatny ślisk, żeby było tak ślisko, a tutaj on po prostu tak bełkoczy, że ja mogę sobie tłumaczyć po swojemu, jest wszystko okej. Teraz nie mogę tego porwać? Nie zostało dużo czasu. Muszę coś zrobić. Powinienem to przeżyć? Ciekawość bez nieskończona, co zrobić? Nie wiem co zrobić. Będzie zrujnowane, to jest rozpacz. Wszystko co zrobiłem na marne. Spokojnie, jeżeli nie wiesz, to nie musisz wymuszać odpowiedzi. Tylko spytałem. Yuji Maeda, ty i reszta z nich? Uwierzenie w przyjaciół jest dobre. Więc wierzę, co jest, ale ty wiesz. Nie mogłem ci pozwolić. Widziałem moment, Mikako. O, to boli! Czy to zaufanie? Ja tak głęboko poczułem w sercu. Nie, nie, jeszcze nie. Kisaragi, dlaczego jesteś taki... taki zdenerwowany? Nie ma powodu nerwów. Spróbuj się uspokoić. Czy jest coś jeszcze? Ale muszę cię zapytać coś. Czy wy wszyscy mi podejrzewać? Ciężko powiedzieć, co powiedzą inni. Rei podejrzewa Yamato przez pamiętnik. I sam pamiętnik. I przez to, jak on się zachowuje. Podejrzewa, że on jest geniuszem. Nie słyszałem odpowiedzi, ale... była reakcja. Yamato, nie możecie zrozumieć, ale... nie sądzę, żebyśmy mieli dużo czasu. Powiem to jasno. Myślimy, że jesteś geniuszem. Spóźniasz się i znaleźliśmy informację o czymś, co się za fundację Kisaragi w szkole. Nie chcę w to wierzyć, Yamato.
Nie chcę wierzyć w to, że jesteś geniuszem. Yamato, uspokój się i powiedz mi prawdę, proszę. Geniusz! Monokuma! Tak, to Monokuma! To nie ja! Powinieneś o tym pomyśleć, tak? To pułapka, niedobrze! Ale kiedy ja spróbuję, to byłoby ciężkie, żeby mi uwierzyć. Pewnie osoby by weszły w drogę. Nie jestem pewien, do czego dążysz, ale cierpisz, Kisaragi, więc nie będę już pytał. Jego mózg naprawdę wydaje się być uszkodzony. Czy on taki był od urodzenia? Ale co ze zdjęciem, które znaleźliśmy? Jak koleś taki jak on stał się trzecim liderem fundacji Kisaragi? Mokuma prawdopodobnie dodał do gry, żeby nam przeszkadzał. Nie sądzę, żeby były jakiekolwiek informacje, które możemy wyciągnąć z Kisaragiego. To byłaby po prostu strata. Podoba mi się, że te eventy z Kisaragim tak naprawdę wręcz są fabularne, bo tak naprawdę dowiadujemy się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Dlatego minus jest taki, że no, nie dowiadujemy się niczego. Ale mamy szansę się dowiedzieć, może tak. Yuki jest... Jest mój przyjaciel! Dobrze, jakby wyglądał tak wcześniej, ale... Gdyby zawsze taki był, to byłoby. Słucham? Wszyscy! Wszyscy są super! Wciąż nadzieja. Yamato przestał gadać i wrócił do swojego pokoju. Yamato, on naprawdę jest tajemniczym kolesiem. On nie jest kimś złym, czy coś. Myślę, że on jest taki jak my. Uszkodzenie mózgu. Myślę, że Monokuma ustawił to z jakiegoś powodu. On próbował wytłumaczyć coś mi, ale zawsze to kończyło się bełkotem. Nawet jeśli... Nie minęło dużo czasu, odkąd go poznaliśmy, ale on nazwał mnie swoim przyjacielem. Z jakiegoś powodu to nie wydaje się być dziwne. To, że głos Yamato mówi do mnie, nazywa mnie przyjaciel. Na pewno on to kojarzy z wcześniej. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, okej. Okay. Południe. Dobra, mamy jakby kontrolę, więc czas zapisać. No teraz pytanie, co dalej? Czy ja mam jeszcze trochę czasu wolnego? Czy mam wrócić do jakiegoś konkretnego miejsca? A może muszę iść do pokoju Mekaru? O, to może to. Sprawa to ona miała mnie zawołać, ale... To jeszcze jeden free time event. Okej, to szukamy znowu naszego przyjaciela Kisaragiego. Gdzie go teraz znajdę? Przerwa! Brać skrzydła, leć! Yuki mnie do mnie podchodzi! O, to jest wzruszające! Chcesz się zabawić? Więc będę twoim oponentem, tak? Zabawa, zrobię to! Wydaje mi się, że tłumaczę to po raz drugi, tłumaczyłem to zupełnie inaczej niż wcześniej. Udało mi się porozmawiać jeszcze z Kisaragim, który był ciężki do zrozumienia. Myślę, że moja relacja z nim trochę się polepszyła. Dajmy mu prezent i teraz, no cóż, no, ja myślę, że bym dał mu... Może bym mu dał... Gogle? O, prezent dla mnie! Bardzo ładny prezent! Wygląda super i dobry nastrój mam, yo! Chyba polubił to. Yuki, masz więcej pytań. Ale powinieneś wiedzieć, że ja nie mogę odpowiedzieć. Nieważne jak dużo będziesz pytać. On wygląda jakby był zablokowany zupełnie jak Mikako, kiedy ktoś pyta o niego. Jakby to była ten sam rodzaj blokady. Spoczuj się, Mato. Nie mam żadnych pytań do ciebie tym razem. O, super! W ten sposób będziesz czysty, kiedy nie już nic wiedział, więc... Pospędzę z tobą czas, Yuki. Cóż, jesteś w sumie w takiej szarej strefie. Ale jestem pewien, że jak pojawisz zresztą, będą mniej cię podejrzewać. Więc zdaję sobie sprawę, że jesteś fajny chłopak. Fajny z ciebie chłopak! Yamato!
O, jaki gentleman, pewnie panny się za tobą uganiają, panny Mikako. Boże, powiedział to. Yuki, aż do teraz myślałeś o mnie i mój stan, prawda? To czynić mnie szczęśliwy. Co, Yamato? Więc mam nadzieję, że ty nie zmienić się jak teraz, jest dobrze. Ten ton? Zachowywałeś się dosyć normalnie. O, w końcu! Ból głowy jest za mną, jakby, ale wiejtyc. Złagodzony! W końcu ból głowy jest złagodzony. Ja słyszałem, że na drugim piętrze kasyno? Powinniśmy zagrać trochę, chodź Yuki! Yamato. To była krótka chwila, ale Yamato gadał dosyć normalnie i wkrótce on wrócił do swojego dziwnego zachowania. Czy ja sobie coś wyobraziłem? Jestem pewien, że on nie jest tym złem. W jakiś nostalgiczny sposób widzę go jako swojego przyjaciela. Myślę, że Yamato czuje się podobnie. Może Yamato był jakimś przewodniczącym klasy? Czuję głęboką więź, która pokazuje moją bliską relację pomiędzy mną a Yamato. Choć to było ciężkie, żeby zrozumieć, co on mówi, wciąż fajnie było zarać z nim wrzutki. Okej. Okay. Robi się późno. Zdecydowałem się wrócić do dormitoriów. Ha, dostałem jakąś umiejętność, ile się nie mylę. Teraz wczoraj, kiedy nadeszła cisza nocna, Mekaru wezwała nas. Teraz łapiecie? Powiedziałam to wiele razy. Ale nie możecie zostać długo. To będzie prawdopodobnie krótsze spotkanie niż wczoraj, ponieważ Mokuma zaczyna zauważyć istnienie mojego pokoju. Coraz bardziej. Nie, być może to jest ostatni raz, kiedy spotkamy się w moim pokoju. O, cóż, co wtedy zrobimy w przyszłości? Od teraz może nie będziesz o czym gadać. Co? To nic takiego. Jeżeli to jest kwestia pokoju, nie martwcie się. Spróbuję znaleźć nowe miejsce. Okej, co ważniejsze? Co to była za druga informacja, co nam chciałeś dać, Mekaru? Zgadza się, co jest z tym... czym martwiła się tak bardzo, Rei-chan? Poczułem się przez moment niekomfortowo. To jakby... granica samopoczucia, self-esteem, samooceny mojej, samooceny, osiągnęła limit. Myślałem, że Akane powie, czy ty się nie zmartwiłaś? Myślę, że powie to na głos, ale niespodziewanie, Mekaru po cichu wzięła oddech. Posłuchajcie uważnie. Pamiętacie, co znaleźliśmy dotyczące fundacji Kisaragi? Jasne? Ten sam budynek to jest miejsce, w którym teraz utknęliśmy? Ten sam budynek? To my nie jesteśmy w Hope Speech Academy? Nie. Co takiego? Wow! W sensie, oczywiście to się różniło od Hope Speech Academy, które znamy z jedynki, ale wziąłem to jako inwencję twórczą, czyli to nie jest szkoła. Co? To nie jest Hope Speech Academy. Co? Jaja zrobisz? Gdzie jest kamera? Jak to nie jest Hope Speech Academy? Przecież my weszli do budynku Hope Speech Academy. To prawda, Rei-chan też to powiedziała. Znaleźliśmy guidebook, przewodnik po Hope Speech i struktura budynku była ta sama. Nie. Z czasem zacząłem to rozumieć. Wtedy tak myślałam, ale to nie było to. Co ty do cholery masz na myśli, Mekaru? Dlaczego tak myślisz? Co to? Papier? Słowa wydrukowane na papierze! Legendy były prawdziwe! Broszura Hope Speech Academy. Znalazłem to na czwartym piętrze. To jest struktura pierwszego i czwartego piętra. Co? Gdy Mekaru to powiedziała, to rzeczywiście broszurze, sprawdziliśmy i rzeczywiście broszurze była struktura Hope Speech Academy. To wydawał się być schemat pozostałości parteru.
którą odkryliśmy pierwszego dnia tutaj. Tak jak powiedzieliście, parter tego budynku jest identyczny do tego, który znaleźliśmy wcześniej, więc nie miałem wątpliwości, że to jest Hope Speech Academy. Ale to był mój błąd. Jeżeli dobrze przyjrzycie się broszurze... Broszura Hope Speech Academy. Patrząc na pierwszy rozdział, struktura diagramu na pierwszym piętrze, mogliśmy zrozumieć słowa Mekaru. Co? Klasy i biblioteka? I basen? O kurde! Wow! Wiecie, że to jest fajny zabieg? Wyobraźcie sobie, że tak naprawdę większość graczy grających w to sobie zrobiła takie domniemanie, że no jasne, przecież wiadomo, że ten Hope Speech tak naprawdę w anime wygląda inaczej, w grze wygląda inaczej, w manze wygląda inaczej, w nowelkach wygląda inaczej, zawsze jest trochę inne. Więc tam już nikt... pal licho, jeżeli na przykład coś się różni. Ale rzeczywiście, parter tak naprawdę jest prawie, że identyczny. Szczególnie część dormitoriowa. Ale reszta, cały czas idąc w górę, się bardzo różni. No i to było takie, ja to miałem w głowie takie, spoko, różni się po prostu, inny zamysł, no wiadomo, inne zabójcze graty, trzeba dostosować odpowiednio sytuację, a tutaj... Wow, wow. To nie tylko to! Nie ma pokoju zasilania w tym dokumencie. Patrząc na to, moja niepewność zaczęła powoli narastać. Spojrzałem na struktury diagramów drugiego, trzeciego i czwartego piętra. Teraz rozumiecie? To miejsce to nie jest Hope Speech Academy. Nie do wiary. Według broszury Hope Speech struktura jest taka. Na pierwszym piętrze są klasy, biblioteka i basen. Basen jest wyekwipowany w przebieralnię i takie wyposażenie fitness. Na drugim piętrze są klasy, poczytalnia, pokój sztuki i... jakieś tam laboratorium fizyczne, w sensie takie nie do pracy fizycznej, tylko do takie fizyków. Związane z fizyką, o taką. No rozumiecie, o co chodzi, no kurde, no zapomniałem się trochę. Poczytalnia jest wyekwipowana w takie rozrywki jak mini bilard i rzutki. Na trzecim piętrze są klasy, biuro dyrektora, biura jakieś tam inne, pokój do przetwarzania informacji, pokój muzyczny i klasa chemiczna. A na czwartym piętrze ostatnim są klasy, pokój biologiczny, farma naturalna oraz dojo. To są podobne placówki, ale większość z nich się różni. Nawet na czwartym piętrze to zupełnie inna placówka. Więc to nie jest Hope Speech Academy? Ja nie jestem pewien po samym tym farcie, ponieważ... Przecież kamery zamieniały się w machine guny. Czy to niemożliwe, że geniusz całą szkołę przemienił? Oczywiście. To nie jest jedyna rzecz. Myślę, że dam wam takie fory? Broszura... po prostu zadaje taki ostatni cios do tego, co teraz jakby tutaj próbujemy zrozumieć. Poczekajcie, bo ja muszę oczywiście przygotować sobie szybko miniaturkę. Żeby pięknie wyglądała na YouTubie. Tutaj mam sobie takie bardzo ładne ujęcie Megaru, ale ta informacja tak naprawdę, bez żartów, dla mnie jest game changerem totalnym. W sensie... To zupełnie zmienia jakby... Czuję się aż tak dziwnie, nie jestem w stanie jakby swoich emocji nazwać. Ale oczywiście jestem pozytywnie zaskoczony, żeby nie było. Rzeczy, które zostały jako pytania? Było ich parę. Gdzie by tu zacząć? Tak, pierwsze pytanie, które mieliśmy, kiedy byliśmy na pierwszym piętrze, kiedy zostało ono otwarte. Byłam wtedy z Meadow, więc pamiętasz. Co Monkuma powiedział w zasilaniu? Pokoju zasilania. Że Hope Speech Academy nie może pobierać energii z zewnątrz? Zgadza się. Czy to nie jest dziwne? Hope Speech, które jest ulokowane w środku Tokio, z jakiegoś powodu nie może otrzymać energii z zewnątrz. Nawet jeżeli założymy, że zewnętrzny świat jest w rozsypce przez najbardziej tragiczne i najbardziej rozpaczliwe wydarzenie w historii ludzkości, czy byłoby wystarczającej ilości zabezpieczeń, żeby używać minimum energii, rezerwy, żeby wykorzystywać rezerwę energii? Ale tak czy siak, mógłbym powiedzieć, że to byłoby niemożliwe. Od tego momentu zacząłem czuć się trochę niepewnie. Patrząc też na bibliotekę i biuro... szkolne biura, Nie było tam książek, które są w normalnej szkole. To były po prostu słowniki oraz jakieś tam papiery.
Kinjo też o tym. Kinjo też o tym wspominał. Kiedy byliśmy na trzecim piętrze i otworzyliśmy biuro. To było to samo, gdzie Uehara znalazł telefon Maki. I nie było zasięgu. Biorąc pod uwagę lokację Hope, było to bardzo dziwne. Nie ma szans! Największe pytanie wciąż pozostaje co do czwartego piętra. Aż do czwartego piętra były klasy, ale na... Aż do trzeciego piętra były klasy, ale na czwartym piętrze... Był zupełnie inny klimat. Widzieliście to, racja? Chodzi o to, że struktura czwartego piętra jest bardzo podobna do pokoju zasilania na pierwszym piętrze. Nie sądzicie, że można założyć, że oryginalne czwarte piętro zostało zrenowowane do tej szkoły? Niż sama szkoła została zrenowowana? Odnowiona, tego słowa szukał Bober. W sensie, jakby, że cała szkoła została dostosowana do tego piętra niż na odwrót. Więc to naprawdę nie jest Hope Speech Academy. Nie mogę tego powiedzieć ze stuprocentową pewnością, ale jest duże prawdopodobieństwo. Zostaliśmy porwani z Hope Speech Academy i myląc budynki przez podobny wygląd, myśleliśmy, że cały czas jesteśmy w szkole. Jeżeli to nie jest Hope Speech Academy, to gdzie my jesteśmy? Jak myślisz? Znak, który widzieliśmy niezliczoną ilość razy w tym budynku, aż do teraz. Kto by miał taką technologię, żeby odnowić budynek w takiej skali? Chyba nie masz na myśli Fundacja Kisaragi. Fundacja Kisaragi. Albo budynek, który należy do fundacji, jest bardzo prawdopodobne to. Więc geniusz, który nas uwięził, to też członek Fundacji Kisaragi? Ale wtedy Yamato Kisaragi, ta osoba jest geniuszem? Nie wiem. Biorąc pod uwagę hipotezę utraty pamięci, wszystko staje się jednym wielkim bałaganem. Nieważne, czy weźmiemy pod uwagę Ultimate uczniów, czy nie. Nawet jeżeli jesteś Bogiem, to wydaje się być niemożliwe, żeby odnaleźć prawdę. Poza tym fakt, że nie ma tej zapasów energii, nie ma sygnału, to znaczy, że bardzo prawdopodobnie to miejsce jest z dala od miasta. Patrząc na obecne jakby fakty, nie mam pojęcia. Im więcej znalazłam, tym bardziej zrozpaczona się robię. Może lepiej by było, gdybyśmy rzeczywiście stąd wyszli. Może przetrwamy. Dlaczego to robisz, Mekaru? Co? To jest wszystko, jeżeli chodzi o twoje zdolności? Powiedziałeś, że jesteś pewna, że że współpracując dam radę. A teraz próbujesz poddać się rozpaczy? Nie bądź śmieszny, Maeda. Nie powiedziałam nawet słowa o poddawaniu się. Nie jestem tego taki pewien. Bycie takim zniechęconym jest już pierwszym krokiem. Z rana byłaś taka wściekła, więc martwiłem się, że... Być może czujesz zbyt dużą presję. Czy to jest 100% tej Mekaru, która zawsze nas krzyczała? I dawała nam taki wycisk? Skończyłeś ględzić, ha? Yuki Maeda. Co jest z wami? Przestańcie! Dlaczego próbujecie walczyć? Ta sytuacja jest inna, teraz, niż wtedy, kiedy krzyczałam. Polegacie na mnie, kiedy się robi nerwowo? Zrzucacie odpowiedzialność na mnie. I teraz widzicie, że niby narzekam, płaczę? Mylisz się. Chociaż zostałem zaskoczony obecnymi fartami, nie poddałam się, nie miałam intencji się poddawać. Nie poczułem jeszcze rozpaczy. Boisz się być o taką złą, prawda? Jeżeli tego nie wiesz, zamknij się, Maeda. Mówię tak, ponieważ stawałam przeciwko takiej sytuacji. Po usłyszeniu tych rozpaczliwych fartów, myślę, że to jest odważne, żeby nie mówić, że nic nie jest źle. Ale to samo w sobie jest głupie i bezmyślne, nieodważne, ty głupi żebraku. Boże święty, Mekaru, dajesz! Realistycznie mówiąc, to nie różni się od popełnienia samobójstwa. E...
wiedząc, że nie ma już informacji i nie ma odpowiedzi na sytuację, w której teraz jesteśmy. Co poza tym? Może znalazłeś geniusza i masz kartę przetargową, żeby przez to przejść. Nie, ja nic nie wiem, ale też nie jestem bezmyślny. Nie chcę się poddawać. Nic się nie zmieni, jeżeli stracisz ochotę. Tylko przez to, że nie musisz odpowiadać. Zanim pojawił się ci Saragi, gdzie chodziłaś, Mekaru? Czy ty złapiesz geniusza z taką rozpaczą? Sobie? A może teraz go trzymasz za krawat? Co to na to? Tak daleko? Czy ty mnie słyszysz? Co dwie rzeczy, o których się dowiedziałem, po zebraniu tych wszystkich informacji, które znalazłem do tego momentu. Innymi słowy, składając wszystkie wskazówki razem, dowiedzieliśmy się, że może mamy amnezję i że to nie jest Hopespeak. To jest tyle, to koniec. Nie ma więcej wskazówek. Aż do czwartego piętra, który jest ostatnim, które się otworzyło. A żeby oczyścić, żeby otworzyć coś jeszcze, musimy oczyścić proces klasowy. A skoro obiecałem, że z wami stąd wyjdę, żadne morderstwa nie mogą się wydarzyć, albo co? Może ty chcesz coś zamordować, co? To nie o to mi chodzi, ja po prostu... Jedyna nadzieja, Mikaru Kurokawa nie mówi nam nic. Czy nie jesteś wkurzony, kiedy mówisz, pracujmy razem, kiedy... Kiedy musisz zrozumieć, co tu się dzieje, nawet kiedy tak bardzo się śpieszymy? Jeżeli chcesz mi coś powiedzieć, to powiedz to dopiero, jak wymyślisz, jak naprawić sytuację. Nie gadaj nonsensu, nie wiedząc, co masz do powiedzenia, ty głupcie. Wow, ale... Co? Czy wy się bijecie? Biją się, a ja w tym momencie również powolutku kończę odcinek. Nie wiem, jak długo jeszcze tej sceny zostało, podejrzewam, że nie dotrwam teraz do kolejnego checkpointa. Moi drodzy, widzimy się już w kolejnym odcinku, który mam nadzieję, że będzie arcy ciekawy. Już wam mówię kiedy, wybaczcie, ale muzykę na chwilę wam gaszę. Prawdopodobnie już w poniedziałek. Teraz na kanale dzisiaj jest ostatni odcinek z Life is Strange True Colors. Jutro już Life is Strange nie ma. Jutro macie tylko jeden materiał z Your Turn Today. I obiecuję wam, że teraz kanał wchodzi w dobrą stronę. Teraz skupiamy się mocno na skończeniu serii. Dajemy z siebie wszystko. Zrobiło się zbyt chaotycznie, zbyt dużo. Tutaj Life is Strange, tutaj tryby poboczne, tutaj rompa pierwsza, tutaj to, tutaj tamto. Czas wziąć się w garść, dokończyć historię. Super Daniel Rompenader, przygotować się na drugi chapter SDRA2, który wyjdzie niedługo, mam nadzieję w końcu. Przygotować się na końcówkę Your Turn to Die, przygotować się na planszówkę i na nowo wychodzącą grę z Daniel Rompy. Końcówka roku będzie mocna, więc musimy działać. Bardzo was proszę o zostawienie łapki w górę komentarza oraz subskrypcji. Wyślijcie kanał znajomym, jeżeli szukają oni jakiegoś kompendium właśnie takich gierek zabójczych, to tutaj na pewno znajdą dla siebie miejsce. Poza tym oczywiście zapraszam was do opisu, możecie tam wesprzeć kanał w różne sposoby, śledząc inne media, wspierając na Patronite, jest dużo sposobów. Dziękuję wam bardzo za uwagę, widzimy się już dzisiaj o 18 w finałowym odcinku Life is Strange True Colors, gdzie skończymy DLC, a jutro już normalnie wracamy do jednego materiału dziennie o 16, Your Turn to Die. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, papa!